Nowy plan rozwoju. Przedsiębiorstwo gospodarki miejskiej zwiększa kwotę inwestycji na kanalizację i fotowoltaikę. Zwiększyła ona została wartość inwestycji na rok 2021 z 530 na 2 miliony 300, prawie 61 tysięcy w zakresie kanalizacji. Znaczącą kwotą w tej pozycji, która tutaj rzutuje na taki wzrost planowanych inwestycji, to jest, jak Państwo zauważyliście, instalacje fotowoltaiczne przewidziane na SUV-ie, jeśli chodzi o sieć wodociągową i na sieci kanalizacyjnej w rejonie oczyszczalni ścieków. Nie wiem, do kogo to jest skierowane, czy gmina, czy PGM. Stara się o jakiekolwiek dofinansowanie, bo wiem, że są programy ogólnopolskie finansujące firmy bądź instytucje samorządowe w tym zakresie. My jako spółka no, nie możemy otrzymać żadnej dotacji. Także taką przyobiecaną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu już mamy. Czy nowe taryfy oznaczają wzrost cen za wodę i ścieki? Cały plan wpływa w ten sposób na cenę wody i ścieków. W pierwszym roku działania taryfy na wodę 10 groszy, na ścieki 14 groszy. Plan modernizacji i rozwoju w ten sposób wpływa na cenę wody i ścieków. Radni przyjęli stosowną uchwałę w tej sprawie.